strony Rafhard. Dzisiejsza zapowiedź taka na szybko. Arma Hobby wydała na swoim blogu informację, że na rynek ma zamiar wypuścić model FM2 Wildcat. Był to samolot, który to był pokładowy myśliwiec, który służył w czasie II wojny światowej. Jest to amerykański samolot. Mają zamiar go wydać. Ja postanowiłem sprawdzić również jaką będą mieli konkurencję, jeśli chodzi o Wildcata. Natrafiłem jedynie na Hobby Bossa tutaj, jeśli chodzi o skalę 1 do 72. Hobby Boss jest to taki prosty model, składający się tylko z kilku części. Jeśli Arma Hobby zachowa jakość tutaj z Yaka 1B lub Hurricane'a 2C, to będzie to bardzo fajny model. Także taka miła niespodzianka na koniec roku. Tutaj widzę, że są planowane trzy zestawy. Jeden ekspert, jeden podejrzewam, że to będzie normalny, jeden w malowaniu brytyjskim, ponieważ tutaj Brytyjczycy też używali tego samolotu. On nazywał się Wildcat MK6. Także trzy nowe zestawy od Arma Hobby już niebawem. Kolejny projekt modelu jest planowany na maj-czerwiec 2020 i zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. Co to będzie, nie wiadomo. Arma Hobby także informuje, że P11, P24, inne wersje P11 i 24 nie będą kontynuowane z racji tego, że wiadomo, że wyszły w tej chwili od IBG te samoloty i tutaj jak gdyby Arma Hobby nie chce tutaj powielać tematu, będzie budować, będzie projektować i tworzyć nowe modele. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku nie raz nas zaskoczy, bo naprawdę Hurricane i jak to są bardzo fajne modele i powiem wam, że firma naprawdę rozwija się i coraz więcej fajnych modeli wypuszcza. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to tutaj więcej informacji znajdziecie na blogu armahobbynews.pl. Dobra, taki krótki newsik, cały czas testuję sprzęt, mam nadzieję, że w tym momencie wszystko ok jest z dźwiękiem i jest on dobry. Bardzo liczę też na wasze komentarze, jeśli chodzi o jakość moich transmisji, bo tak jak powiedziałem, zmieniam sprzęt i nie wszystko jeszcze jest tak, jak powinno być. Ale dzięki waszej pomocy, dzięki uwagom, mam nadzieję, że wkrótce osiągnę jakiś porządny poziom transmisji. Dziękuję, do zobaczenia.